W Górskim Karabachu trwa zawieszenie broni. Na jutro zaplanowane są rozmowy pokojowe. Strzały i wybuchy. Siły zbrojne Azerbejdżanu zaatakowały wczoraj Górski Karabach. Według informacji zginęły co najmniej 32 osoby, ponad 200 jest rannych. Ucierpiała infrastruktura, w tym budynki mieszkalne. Ewakuowano mieszkańców niektórych wiosek. Operacje według rosyjskich rządowych mediów realizowały tak zwane siły pokojowe z Rosji. Nasze siły pokojowe bardzo aktywnie współpracują ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w ten konflikt. Robią wszystko, żeby chronić cywilów. W naszej głównej bazie znajduje się ponad 2000 cywilów. Ponad 1000 z nich to dzieci. Mówił rosyjski agresor Władimir Putin. O pokój podczas audiencji generalnej apelował papież Franciszek. Jeszcze raz wzywam zaangażowane strony i społeczność międzynarodową do wyciszenia broni i dołożenia wszelkich starań w celu znalezienia pokojowych rozwiązań dla dobra ludzi i poszanowania godności ludzkiej. Do niezwłocznego zaprzestania działań bojowych nakłaniały także m.in. władze USA, Niemiec i Francji, a także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Od godziny 11 w separatystycznym regionie obowiązuje zawieszenie broni. Jednostki armeńskich sił zbrojnych rozmieszczone w regionie Karabachu Republiki Azerbejdżanu, nielegalne ormiańskie grupy zbrojne składają broń, opuszczają swoje stanowiska bojowe, posterunki wojskowe i zostają całkowicie rozbrojone. Przekazał rzecznik Ministerstwa Obrony Azerbejdżanu. Baku poinformował również, że na jutro zaplanowane zostały azerbejdżańsko-karabaskie rozmowy pokojowe.